Ale to świetnie poszło, ja pierdykam. Kilka słów na początek. Do tego tematu robiliśmy już naprawdę kilka podejść. Temat studium i planów zagospodarowania Włomina jest trudny i wielowątkowy. Większość, mówiąc o zmianie studium czy o planach zagospodarowania, zwraca uwagę na to, że w konsekwencji braku tych planów okoliczne miasta wyprzedziły nas o kilka prędkości. W związku z tym kolejni inwestorzy wchodzą do Kobyłki, Radzymina, Dąbrówki i to tam będą płynąć pieniądze z ich podatków. Te podatki posłużą do budowy kolejnych dróg czy finansowania coraz droższej w utrzymaniu oświaty. Ten temat, choć ciekawy i kluczowy, zostawimy na później. Teraz opowiemy o tym, jak uchwalane jest w Łominie studium. Czyje zdanie brane jest pod uwagę, a czyje nie? W tym temacie w kolejnych publikacjach poruszymy kilka wątków. Wątek pierwszy – zabetonowanie miasta. Czemu decydujemy się na to, żeby nasze miasto było coraz bardziej betonowe? Wątek drugi – robienie dobrze deweloperowi pomimo protestów mieszkańców. Czemu zdanie jednego dewelopera jest ważniejsze niż zdanie kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy mieszkańców? Wątek trzeci – wydajemy duże pieniądze na przedszkole przy ulicy Trauguta, do którego trafią dzieci z budynków wybudowanych dookoła tego przedszkola po zmianie studium, które zostanie zmienione na prośbę tego dewelopera. Naszym zdaniem teren przeznaczony na przedszkole jest za mały. W przedszkolu zabraknie pełnowymiarowego placu, zabaw, zieleni, miejsc do zabaw, a samochody będą musiały parkować na i tak już zatłoczonej ulicy Trauguta. Dlaczego miasto nie pomyśli o tym, żeby zakupić, wymienić się za działki dookoła? Przecież w poprzedniej kadencji była o tym mowa. Zaczynamy od tajemnic i wątpliwości dotyczących negocjacji miasta z właścicielem terenu przy ulicy Trauguta. Kto jest właścicielem tego terenu? Czemu Dariusz Szymanowski tak chętnie zmienia pod niego studium zagospodarowania miasta? Posłuchajmy teraz wiceburmistrza Dariusza Szymanowskiego, co ma do powiedzenia w tej sprawie. Jeśli dobrze kojarzę, projekt jest przygotowany tak, że można go realizować w granicach działek, które mamy. Czyli jakby tutaj nie ma obaw, że nie wybudujemy przedszkola. Jest zaprojektowane. Projektant zrobił to zgodnie ze sztuką budowlaną i projektował. W związku z tym przygotowujemy się na realizację przedszkola w granicach tego, co mamy. I jakby tutaj nie myślimy o negocjacjach z deweloperem, jak pan to określa. Niemniej jednak uchylę rąbkę tajemnicy, że prowadzimy rozmowy z innymi właścicielami, którzy są na tym terenie. Być może uda się ten teren powiększyć, ale to nie ma żadnego związku z istniejącym projektem przedszkola, który jest przygotowany już do realizacji. Dobra, to o jakim terenie w tym momencie mówił wiceburmistrz? Powiedział, że prowadzą jakieś negocjacje z nie deweloperem, ale innymi podmiotami, które posiadają działki na tym terenie. Dominik, pamiętasz, jak wygląda tam struktura właścicielska tych terenów? Omówię pokrótce tutaj strukturę właścicielską terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Wiejską i Trauguta w Wołominie. I tak, kolorem czerwonym są zaznaczone tereny należące do gminy Wołomin, kolorem żółtym są zaznaczone tereny należące do jednej spółki, która świadczy usługi deweloperskie, i kolorem niebieskim są zaznaczone tereny, które należą do osoby fizycznej, ale tą osobą jest właściciel tej spółki, która świadczy te usługi deweloperskie. Czekaj, to znaczy, że co, że tak naprawdę jest tylko dwóch właścicieli de facto. Wiesz, to jest fajna rzecz, bo on mówi, że ze spółką nie rozmawiają, rozmawiają z innymi podmiotami posiadającymi tam tereny i okazuje się, że tak naprawdę to jest w posiadaniu jednej czy dwóch osób. No to, że jest gmina i deweloper, nic więcej. To znaczy, to jest tak, jakby część ma deweloper kupiony na siebie jako siebie, osobę fizyczną, to jest, a część jakby, ma na spółkę. No wiadomo, to przecież nie rozmawiają robiąc dobrze deweloperowi spółce, nie rozmawiają z jej właścicielem jako osobą prawną w zakupie. O panie. No, tak to wygląda. Ktoś tu z kogoś próbuje idiotę zrobić. No. Część ziemi jest, częściowo właścicielem działki jest deweloper bezpośrednio jako osoba fizyczna, deweloper pośrednio poprzez swoje własne spółki
i gmina. Czyli ja bym na przykład nie powiedział, że gmina nie rozmawia z deweloperem, bo jednak z nim rozmawia. Ja bym powiedział, że dobrze, że gmina sama ze sobą nie rozmawia. Ja bym powiedział, że dobrze, że nie mówi do siebie w miejscu publicznym, bo mogłoby się to źle skończyć. Nie, no, z drugiej strony muszę powiedzieć, że naprawdę zastanawia mnie tłumaczenie, takie tłumaczenie czysto demagogiczne, mianowicie działamy w interesie mieszkańców szeroko pojętej gminy i miasta Wołomin, którzy bardzo by chcieli, żeby w samym centrum miasta innym mieszkańcom gminy Wołomin, którzy oczywiście się na to nie godzą, zabetonować fragment, w którym mieszkają, wstawić pomiędzy niskie jednopiętrowe domy oraz niskie bloki, sześciopiętrową zabudowę oraz zbudować przedszkole bez parkingów, ponieważ tego chcą mieszkańcy. Zastanawiam się, czego chcą mieszkańcy, żeby im zabetonować, żeby nie umożliwić w zasadzie, czy zbudować przedszkole bez kawałka terenu zielonego, czy pozbawić mieszkańców tego kwartału ostatnich terenów zielonych, bo przecież mają park wodniczki. Jestem pewien i chyba pan burmistrz by poparł moje słowa, że mieszkańcy Helenowa, mieszkańcy Osowa, mieszkańcy Zagościńca nie wnieśli do tego studium żadnych uwag dotyczących zmian proponowanych przez miasto. Te zmiany, co prawda, wnieśli najbliżsi sąsiedzi. Ale co oni wiedzą, nie? Ale czy te zmiany, oczywiście jedyne uwagi, jakie wnieśli do tego planu i do całej tej dyskusji, byli najbliżsi sąsiedzi tej inwestycji. I idę o zakład, że żaden z sąsiadów jej nie poparł pozytywnie, raczej były to głosy negatywne, czyli przeciwko zmianom planu zagospodarowania. Oczywiście, o czym burmistrz zapomniał wspomnieć. No ale wysłuchajmy teraz, co burmistrz mówi o tych zmianach wnoszonych przez mieszkańców i które zmiany do tego studium, propozycje, jakichś modyfikacji czy uwag są warte uwagi. Szanowny panie, ja rozumiem, że pan wyraża własną opinię tutaj, bo jeśli chodzi o tych mieszkańców, to jakoś inaczej to widzimy, mamy w aktach sprawy wnioski konkretne, uwagi, które były. To przeczy temu, co pan mówi, że tych wniosków jest dużo, że tych uwag jest bardzo dużo. Ja sam jestem mieszkańcem i mam inną opinię od tych mieszkańców, o których pan mówi czy myśli. Oczywiście. Mieszkańcy to są mieszkańcy okolicznych budynków, ale mieszkańcy to są mieszkańcy, wszyscy mieszkańcy Wołomina i w związku z tym naszym obowiązkiem jest widzieć przyszłość naszego miasta oczami większości mieszkańców, oczywiście uwzględniając również interes tych mieszkańców okolicznych. A jak tam mieszkańcy Wesołej? Ciekawe, czy co mieszkańcy Wesołej na ten temat powiedzieli. Pan burmistrz tutaj no, po raz kolejny pokazał, że on nie powinien pełnić takiej funkcji jak wiceburmistrz Wołomina, bo po pierwsze był przy kolejnych tych pytaniach tutaj mieszkańców, był po prostu bezczelny. Pokazywał im właściwie miejsce w szeregu, nie próbował jakiejkolwiek, nie wiem, wysłuchać argumentu, tylko od razu jakby nie chciał brać tego pod uwagę, tak musi być i nie ma... Podział, ma inne zdanie. Nie ma możliwości czegokolwiek, jakiejś zmiany, jakiejś propozycji, żeby tutaj zaproponować. Druga sprawa, no tutaj jest też kolejny argument. Mieszkańcy okolicznych nieruchomości, podejmując decyzję o zakupie swoich mieszkań, swoich domów, wiedzieli, jaki obok jest plan zagospodarowania przestrzennego, czyli że jest plan na tereny publiczne, tak? A teraz pan wiceburmistrz mówi, no ale to nie jest ważne, bo deweloper chce to zmienić, no to my musimy tak, jak pan deweloper chce, tak? No. Wróćmy do pierwszego cytatu. W pierwszym cytacie pan wiceburmistrz powiedział, że zależy nam na tym, żeby wartość nieruchomości w gminie Wołomin była podnoszona. Tylko zapomniał powiedzieć o jednej rzeczy, że on w tym momencie, zmieniając to studium, gra na podniesienie wartości działek posiadanych przez dewelopera, bo działki okolicznych mieszkańców, jako że okolica stanie się nieprzyjazna, pozbawiona zieleni, pozbawiona parków z klaustrofobicznym przedszkolem,
ceny w tym momencie spadną. Spadną, ale tak jest. Ja przypominam, że tam jest w miarę cywilizowanie, bo są jeszcze jakieś tereny, gdzie można wyjść z psem, gdzie można wyjść z dzieckiem. Jak zabudujemy to wszystko, to znajdziemy się w miejscu wyjątkowo nieprzyjaznym do życia, a to się wiąże ze spadkiem cen. Więc jedyna osoba, która zyska na tym, to będzie deweloper, bo nie będzie to też miasto. Dokładnie to. No cóż, powiem tak, pan burmistrz, no nie wiem, zdaje się, że po ostatnich rewelacjach nie mam mandatu do wygłaszania jakichkolwiek moralnych. Zdecydowanie. Moralnych, nie wiem, podsumowań czy ocen wręcz. Jednak to wszystko się składa w pewną nieprzyjemną, nieprzyjazną całość. Cóż, znowu się realizuje czyjś interes wbrew interesowi mieszkańców. Temat, o którym rozmawialiśmy, nie jest zakończony. Wątpliwości dotyczących tego terenu i planów budowy przedszkola jest więcej. W kolejnych publikacjach przedstawimy dodatkowe materiały i ich ocenę. Dziękujemy wszystkim, którzy do nas napisali. Zajmiemy się zgłaszanymi przez Was sprawami, jak tylko nasz zespół odgruzuje się z pokowidowych obrażeń. Do zobaczenia.